Był już poseł Widmo, czas na posła Skoczka, bo tak nazywany jest w kuluarach poseł Andrzej Dąbrowski, który wystartuje do Europarlamentu z list Polski Razem. To czwarte ugrupowanie, w którym miejsce znalazł Dąbrowski. Przydomek poseł Skoczek przypadł posłowi Andrzejowi Dąbrowskiemu. Dąbrowski w 2011 roku wszedł do Sejmu z listy PiSu, po tym jak wygaszony został mandat prokuratura w stanie spoczynku Bogdana Święczkowskiego. Chwilę później Dąbrowski był już w szeregach Solidarnej Polski. Głośno pośle zrobiło się w styczniu ubiegłego roku, gdy zmienił barwy występując do PSL-u. Jednak nie na długo. Dąbrowski jest już w partii Jarosława Gowina, Polska Razem i startuje z list Gowina do Parlamentu Europejskiego. Gowin pytany, czy warto dać szansę posłowi, który zmienia partyjne barwy, 3 transfery w ciągu niecałych 3 lat, nie widzi w tym żadnego problemu. Dla mnie ważniejsze jest to, że nie zmieniał poglądów. On zmieniał partię, dlatego że partie, do których się przyłączał, zmieniały swój program. Najlepszy dowód to jest ostatnia partia pana posła Dąbrowskiego, Polskie Stronnictwo Ludowe. Janusz Piechociński, kiedy został liderem tej partii, zapowiadał, że to będzie partia centroprawicowa, a potem sięgnął po posłów z ruchu Palikota i trudno mi się dziwić, że Andrzej Dąbrowski, polityk o zdecydowanie takich centroprawicowych poglądach, nie widział dla siebie miejsca w PSL. Z kolei przydomek poseł Widmo przypadł Grzegorzowi Napieralskiemu, który mimo, że w Wałbrzychu ma swoje biuro poselskie, pojawia się tu bardzo rzadko.